Dzień dobry Państwu, witam wszemi wobec, wita kapitan Lisowski, wzmocniony Aleksandrem Fiedorkiem. Dzień dobry, cześć. Jest dziś niedziela, ale postanowiliśmy w związku z tym, że za oknem jest jak jest, leje się z nieba nie woda, tylko żar, że można posiedzieć w miejscu, gdzie jest trochę więcej cienia. U mnie robi wiatrak, u niego robi wiatrak i nawadniamy się na razie kulturalnie, żeby nie było, i można w jakiś sposób pożytecznie czas spędzić. A trochę się dzieje. Zanim powiem o tym, co nas dzisiaj interesuje, to poproszę wszystkich o to, żeby jak już tutaj jesteście Państwo z nami, to zachęcam do udostępniania, lajkowania, komentowania, dania rady z reklamami. Zachęcam też do wsparcia gdzieś tu, o tak, tam gdzieś tam się pojawi ikona odsyłająca bezpośrednio do Patronite'a. Oprócz tego są jeszcze możliwości wsparcia przez YouTube'a, do czego serdecznie Państwa zachęcam i dziękuję tym, którzy już kanał mój wspierają. A że kanał miał się rozwijać, to tacy goście jak Aleks Fiedorek są tutaj regularnie i mam nadzieję, że to się nie zmieni, prawda? Nie zamierzam. Ale jest też option, że Aleks odpali swój kanał bardziej sfokusowany na tym, co jest przedmiotem jego zainteresowań, i to będzie świątynia wiedzy, tak uważam, jestem o tym przekonany, dla tych, których interesuje pojęcie ochrony fortyfikacji stałej, ochrony biernej dla wojsk i ludności, to jest bardzo ważne. Zaczyna się w końcu w Polsce o tym mówić, że ochrona bierna ludności cywilnej jest zaniedbana, a skoro jest zaniedbana, to trzeba coś z tym zrobić. I to jest pozytywny kapłan tych spraw w tej chwili w polskiej przestrzeni internetu. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałeś. Generalnie nawet bym powiedział, że w zakresie moich zainteresowań to bardziej ochrona ludności cywilnej niż wojska, bo generalnie uważam, że ludność cywilna jest w tym zakresie o wiele bardziej zaniedbana niż wojsko, bo wojsko prawie zawsze jakimś tam pancerzem czy też zdolnością manewru dysponuje, przeszkoleniem, więc przykładowo wyjść spod ognia artylerii może. To, że nie zawsze jest w stanie, bo nie umie tego zrobić, co pokazuje Ukraina, to jest jakby kwestia osobna, ale w takim wydaniu, powiedzmy, podręcznikowym, to wiadomo, wyjście spod ognia artylerii manewrem, no to jest podstawowy środek zapobiegawczy temu, żeby ponieść straty. Natomiast ludność cywilna takiej zdolności nie ma. Bo ludność jest tak zwane rozśrodkowanie, tak, też może pomóc, ale to sami słyszycie. Facet jeszcze poprawił to, co ja mówiłem, a mówiłem o nim dobrze, że ważniejsza jest ludność cywilna, także wiadomo, jaki akcent na to teraz kładzie, więc cóż. Natomiast dziękuję. Wracając do tego, co powiedziałeś, to jest taki plan, żeby teraz w lipcu, w pierwszej połowie lipca, powiedzmy, odpalić kanał YouTube'owy. Póki co odpaliłem jakieś 2 czy 3 tygodnie temu fanpage'a. Na którego wszystkich zapraszam. Materiały będą uzupełniane, zwłaszcza w przeciągu tego najbliższego tygodnia, bo pojawiło się sporo różnych ciekawych informacji, między innymi z Ministerstwa Obrony Narodowej. No tyle, co mogę powiedzieć, co się gdzieś tam dowiedziałem, że trwają w tej chwili intensywne prace nad nowymi przepisami dotyczącymi schronów i ukryć. Z tego, co wiem, no to robią to fachowcy, którzy się na tym znają, więc jest szansa na to, że to będzie przepis taki rzeczywiście realny i w zakresie technicznym, jak i w zakresie prawnym, że nie będzie to, tak bym powiedział, zapchaj dziura, tylko wreszcie coś, co przyniesie konkretne korzyści. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w efekcie. Natomiast wiem też, że, bo takie również informacje do mnie dotarły, że jest i ciśnienie, zwłaszcza w Ministerstwie Obrony Narodowej, żeby te kwestie wreszcie raz a dobrze unormować, żeby przede wszystkim załatwić kwestie, które są tak naprawdę w zakresie ochrony ludności cywilnej w tej chwili najważniejsze, czyli takie, może powiem, może teraz to, co powiem, to będzie szokiem. No, ty pewnie wiesz, widzowie i nasi słuchacze pewnie tego nie wiedzą, a mianowicie największym problemem przy ochronie ludności, przy zbiorowej ochronie ludności cywilnej, jest kwestia tego, żeby wyjąć urządzenia filtrowentylacyjne do obiektów ochronnych z przepisów koncesyjnych. Bo w tej chwili jest niestety taki, no powiedzmy śmiało, idiotyzm, to jest relikt poprzednich lat. No generalnie, jeśli chcesz kupić urządzenie filtrowentylacyjne do schronu, nieważne, czy on będzie
chronił ludność cywilną w ilości 5 sztuk, bo to jest na przykład twoja rodzina, czy w ilości 5 tysięcy 5 sztuk, to i tak, żeby kupić to urządzenie filtrowentylacyjne wraz z całym wyposażeniem w postaci filtropochłaniaczy, musisz posiadać koncesję. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś tam kiedyś nasz ustawodawca zrównał sobie zagrożenie, w cudzysłowie, jakie stwarzają urządzenia filtrowentylacyjne, z zagrożeniami, jakie stwarza amunicja, materiały wybuchowe i broń. No jest to oczywiście chore, jest to w ogóle dla mnie niezrozumiałe, jest to wręcz szkodliwe. I powiem tak już prywatnie, ja bym zrozumiał takie przepisy, prawda, w sytuacji takiej, kiedy nasze państwo zapewniałoby temu obywatelowi przysłowiowy schron na każdym rogu, tak? Innymi słowy, jeśli u nas byłoby tak jak w Szwajcarii, że byłby taki dostęp nawet do schronów publicznych, dobrze, okej, ta filtrowentylacja niech będzie koncesjonowana, niech będzie niedostępna dla osób fizycznych, dla zwykłych zjadaczy chleba. Natomiast na dzień dzisiejszy przez te między innymi przepisy mamy sytuację taką, w której państwo w zakresie budownictwa ochronnego nie zapewnia nam nic, bo to, co wypowiadał się, ja generalnie powiem szczerze, trochę się śmiałem, jak słyszałem tą wypowiedź komendanta głównego PSP, że tam w Polsce jest i 13,5 tysiąca schronów, czy tam 16 tysięcy schronów i w nich jest miejsc na 1,5 miliona ludzi, a w ogóle to w polskim prawie nie ma definicji schronu. No powiem tak, błąd na błędzie, błęda błędem pogania. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze definicja schronu istnieje, co prawda nie w prawie budowlanym, ale w wytycznych, które 4 lata temu, w grudniu 2018 roku, tenże komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, będący jednocześnie szefem obrony cywilnej kraju, wydał. Więc no przykro to powiedzieć, ale no sorry człowieku, wypadałoby znać dokumenty, które wydajesz. Nawet jeśli ale są... nie dobijajmy go, bo on naprawdę nie zawinił. Osoba, komendanta, nie że personalnie ten, tylko nie, funkcja, nie zawinił temu, że przypisano mu ustawowo obowiązki szefa obrony cywilnej kraju. Ja, żeby było jasne, ja nie mówię, ja nie mam pretensji do tego konkretnego człowieka, ja mam pretensje do tego, co zrobiono jemu w obrębie urzędu, prawda? Tak. Osobiście to... uważam, że szefem obrony cywilnej kraju powinien być w obecnej sytuacji politycznej, no to najlepiej ten wicepremier do spraw bezpieczeństwa, tak? Bo to jakby wydaje mi się, że to dopiero byłby taki w zakresie typowo urzędniczym odpowiedni partner do dyskusji dla innych ministerstw i to wydaje mi się też położyłoby nacisk na to, że ta obrona cywilna to jest tak naprawdę powinna być równorzędna z obroną wojskową, bo obroną cywilną powinien być całokształt zadań i funkcji i rzeczy, które robi państwo, no nie będących działaniami militarnymi w zakresie obrony, tak? I tutaj jest szerokie spektrum i oczywiście wykorzystanie obrony cywilnej na przykład do przeciwdziałania skutkom i zwalczania skutków klęsk żywiołowych jest jak najbardziej naturalne wtedy i we współpracy oczywiście ze strażą pożarną, więc oczywiście. Dotknięto właściwych elementów, tylko w niewłaściwy sposób. Tak, tak. Dokładnie. Ale generalnie i tak, dzięki tobie mam w tym momencie powiew optymizmu do sześcianu. Po pierwsze, bo twój kanał jest w przygotowaniu pozytywne. Po drugie, bo drgnęło coś w obszarze przepisów ustawodawstwa przygotowywanego w tym celu, aby w końcu pojawił się nacisk na obronę bierną ludności cywilnej. Tak. I trzy, najbardziej hamulcowy element w tym, co można by było realizować w zakresie czy to indywidualnych budowli ochronnych, czy zbiorowych, jest szansa, że zostanie wyjęte ze skansenu myśli, że tak powiem, tak, czasów Związku Radzieckiego i PRL-u i zostanie to uwspółcześnione. Dla mnie na niedzielę prezent bomba i dla tych wszystkich, którzy wielokrotnie u mnie na moim kanale szukali informacji na temat tego, jakie są możliwości ochrony biernej dla ludności cywilnej, tudzież gdzie dosłownie jechać, żeby w razie czego takie coś znaleźć, się z czymś takim zapoznać, plus to, co zaczęli szukać potem u ciebie na Twitterze, na twoim profilu, fanpage'u, jak najbardziej będzie w końcu to ruszone, więc jest powiew optymizmu, proszę Państwa. Szkoda, że zostało to wywołane takimi wydarzeniami, jakie mamy teraz cały czas od kilku miesięcy na Ukrainie, ale jest to właściwa reakcja na tą sytuację. Tak. Wiesz, jeśli mogę Ci wejść w słowo, no Ukraina cały czas pokazuje codziennie, co drugi, co trzeci dzień, że też widać takie fale, że wydaje się, że ten konflikt, już gdzieś tam sytuacja na zachodzie, w środkowej Ukrainie się stabilizuje, tak? Że ten konflikt
odchodzi bardziej na wschód, po czym masz takie sytuacje, jak były niedawno, czyli bombardowanie, czy no Odessa powiedzmy jest na wschodzie, tak, ale bombardowanie czy Odessy, czy jakiejś galerii. Przemieńczuk, Winnica, Kijów. Tak, tak, dokładnie. Jaworowe znowu. Tak, i wiesz, i nagle się okazuje, nawet jak obejrzysz te relacje na Twitterze, co też mnie osobiście zaszokowało, bo wiadomym jest, że jeśli w jakiś sposób ten konflikt będzie się ograniczał, czyli w tej chwili nie ma już tam zagrożenia powiedzmy dla Kijowa, co prawda ono się tam buduje z Białorusi, ale to powiedzmy kwestia kilkunastu dni, żeby to się wyjaśniło. Natomiast mnie, wracając, mnie zaskoczyło to, że no ci ludzie jakoś się starają funkcjonować, prawda? Ci na obszarach, które w teorii nie są zagrożone bombardowaniami, atakami rakietowymi. Po czym nagle się okazuje, że masz takie migawki jak z tego Krzemieńczuka, tak? Chwilę przed uderzeniem, czy tam uderzyły te pociski rakietowe w galerię i w te zakłady koło galerii, po czym okazuje się, że ludzie, których jest całkiem sporo, którzy są na spacerze w parku, tak? Oni, wiesz, oni nie mają przygotowanych nawet podstawowych ukryć, takich w formie jakichś tam zygzakujących rowów przekrytych niewielką warstwą ziemi. No co dla mnie osobiście jest karygodne, bo wiadomym jest to, że ten konflikt, co już zresztą wielokrotnie mówiliśmy, tak? Ja pisałem na Twitterze i mówiłem u ciebie i rozmawialiśmy na ten temat. No, nie ma w tej chwili w sytuacji konfliktu z takim przeciwnikiem jak Federacja Rosyjska, nie ma miejsc tak zwanych bezpiecznych. Tak. To nie jest tak jak było kiedyś, że nie było środków do dorażenia czegoś, co było ileś tam set kilometrów od linii styczności wojsk. Tak? No możesz w tej chwili ze względu na te środki rażenia, jakimi one dysponują, możesz atakować, przepraszam, całe terytorium państwa wielkości Polski, więc tym bardziej te budowle ochronne, czy w formie schronów, czy w formie ukryć, czy nawet tak jak powiedziałem, no jeśli życie się w miarę normalizuje, przygotowanych wcześniej, wykopanych przy pomocy koparko-ładowarki rowów w parkach, żeby ci ludzie właśnie w takiej sytuacji, którą pokazywały te nagrania z monitoringu, mieli, wiesz, mieli możliwość w ciągu kilkunastu sekund, czy kilkudziesięciu sekund znalezienia się w nich, tak? Schowania, bo dokładnie wiesz, tak. Bo to jest tak, nie wiesz, czy leci jedna, dwie rakiety, czy 30 rakiet, tak? I wcale nie jest powiedziane, że jest tylko jedna fala, bo jak tak. Się robi naloty o charakterze terrorystycznym, to przychodzi druga fala, która ma uderzyć w tych, którzy ratują tak. Ofiary pierwszej fali ataku. Dokładnie tak, ta fala jest kilka do kilkunastu minut po pierwszej fali. Tak jak powiedziałeś, ona ma steroryzować ludność cywilną, zwiększyć straty, porazić ratowników, no spowodować generalnie terror, tak, terror nowy. Jest to, jak widać, środek no, łatwo używany przez Federację Rosyjską, bo jest to środek tani. Także wracając, no niestety, konflikt nam pokazuje już 4 miesiące, tak? Ponad 4 miesiące, że no, te budowle ochronne w takiej czy innej formie, one są niezbędne, ale przede wszystkim jest niezbędna, nawet nie one, nie tylko one same, ale też niezbędna jest wiedza o tym, jakie budować, jakie użytkować, w jakich miejscach i w jakich sytuacjach je stawiać, nawet w formie ukryć tymczasowych. Co zresztą mogę powiedzieć, bo też do mnie taka informacja dotarła, że będzie tego w nowych przepisach o wiele więcej. Będzie o wiele więcej przykładów ukryć tymczasowych, jakichś takich, wiesz, gotowych rozwiązań, które można zrobić, zbudować, wykonać nawet własnym sumptem. Tak, czyli odpowiednio, jak to się mówi, szczelina przeciwlotnicza, tak. To co ty powiedziałeś, jest zygzakująca, bo każde ramię powoduje, że wybuch z jednej strony naraża tylko jedną pierzeję, ewentualnie na odłamki, natomiast kolejna, która idzie w przeciwną stronę, już jest bezpieczna, przykryte jeszcze odpowiednio od góry czymś. Do tego we Wrocławiu i w Legnicy zdaje się całkiem sporo po niemieckich betonowych, oczywiście. Po niemieckich betonowych, które wzdłuż w takim pasie zieleni między dwoma pasami ulicy były robione. W parkach. Do tego istnieje możliwość w przypadku centrów handlowych nawet zbudowania na zewnątrz, na parkingu improwizowanych osłon z wykorzystaniem, nie wiem, hesko, bastionów wzmocnionych, worki z piaskiem, cokolwiek takiego, bo życie musi funkcjonować, ludzie gdzieś muszą kupić podstawowe produkty, ale też, żeby była możliwość bezpieczeństwa. No Izrael ma z tym do czynienia na bieżąco. I tego typu rzeczy improwizowane oraz już o charakterze stałym już u nich funkcjonują. Wystarczy popatrzeć na racjonalizm i racjonalność pewnych rozwiązań, zastosować je u nas. Właśnie dać możliwość stosowania ich u nas, a w przypadku Ukrainy, żeby oni jak najszybciej skorzystali z tych doświadczeń, wiedząc, że już nie ma praktycznie bezpiecznych miejsc,
bo wszędzie może zaistnieć coś, co w danym momencie Sasza z Kremla uzna, że jest istotnym celem, oczywiście, żeby zaatakować. A nawet żeby zaatakować, tak jak ty dobrze powiedziałeś, w celu czysto terrorystycznym. Po prostu. Dokładnie. Bo ja już powiedziałem w swoich vlogach, że mamy teraz do czynienia z terroryzmem państwowym w wykonaniu Rosji. Tak. I będę bronił tego stanowiska, niezależnie od tego, ilu troli będzie na mnie wylewało po myje. Okay. No zawsze się znajdą albo płatne trole, albo generalnie jacyś obywatele, powiem tak brzydko, w Polsce niespełna rozumu. No ale to jest normalne. Ludzie, generalnie zbieramy w tej chwili pokłosie tych 30 lat braku nauki o sytuacji międzynarodowej na świecie. Może powiem tak trochę niepopularnie, braku nauki jakichś tam form podstawowych geopolityki. No i ludziom się wydaje, że i to są głosy niestety dosyć popularne. Ja osobiście w każdym możliwym miejscu je zwalczam, że powinniśmy z tego NATO wyjść, że NATO nas nie obroni, że Unia Europejska jest zła. Więc dla mnie to ten konflikt na Ukrainie pokazuje przede wszystkim, że to, że my weszliśmy do NATO, to, że my weszliśmy do Unii Europejskiej, to my tym ludziom, powiedzmy ze starszego pokolenia i tych, że tak powiem, byłych władców Polski z zakresu poprzedniego ustroju, no tej postkomuny, jak to się mówi brzydko, i z tego starszego pokolenia opozycjonistów, to my im powinniśmy wspólne pomniki stawiać tak naprawdę w tej chwili. Bo gdyby nie to, powiem ci, to jest brutalne, co powiem, ale uważam, że gdyby nie to, że weszliśmy do tego NATO w 98 roku, tak. W 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej, za chwilę będzie 20 lat, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to my, gdyby tego nie było, to uważam, że albo my byśmy byli już w tej chwili atakowani, tak jak, może inaczej, za pomoc wojskową Ukrainie na pewno bylibyśmy atakowani, a nawet gdybyśmy byli, nie byli atakowani, to tak naprawdę jedyną sensowną drogą na to, żeby w dłuższej perspektywie czasu zapewnić funkcjonowanie tego państwa, byłoby włączenie się do konfliktu po stronie Ukrainy. W myśl zasady, że no, trudniej jest zabić, czy wygrać z dwoma przeciwnikami niż z jednym, tak? Ja często powtarzam, że każda złotówka w tej chwili dana na wsparcie obrony Ukrainy oznacza oszczędność 100 albo 200 złotych, jeżeli chodzi o polską infrastrukturę, majątek polskich obywateli, polski przemysł i tak dalej. Bo gdyby napadli na nas, to to wszystko by było właśnie niszczone. Widzimy, jak to wygląda na Ukrainie i to jest dla mnie banalnie prosty przelicznik. Aczkolwiek gdybyśmy nie byli w Unii i w NATO, pytanie, czy Polska odważyłaby się wspierać, będąc samodzielnie tylko i wyłącznie we wszystkim, politycznie, ekonomicznie i obronnie, czy odważyłaby się wspierać Ukrainę? Bo to takie pytanie też należałoby zadać. Tak, wiesz, no według mnie, gdybyśmy się postawili w takiej sytuacji, to ja osobiście uważam, nie mielibyśmy innego wyjścia, bo wiadomo by było, że w pewnym momencie, jeśli nie będziemy wspierać Ukrainy, jeśli nikt nie będzie wspierał Ukrainy, to Rosjanie już najprawdopodobniej by wygrali, tak? A myślę, że Kijów zdobyliby na pewno. Tak. No a następnie w kolejce byłyby państwa bałtyckie i my. Dokładnie, restytucja imperium Związku Radzieckiego dokonywałaby się w tym momencie na naszych oczach i naszym kosztem. A nawet zakładając scenariusz bardziej korzystny dla nas, nawet nie restytucja, ale generalnie wejście w jakiś kontakt zbrojny z Polską i takie zniszczenie naszej gospodarki, żeby nas cofnąć gospodarczo 30 do 50 lat, to nie jest trudne. No nie byłoby w związku z tym. Okej, okay. To tyle mamy akcentów, że tak powiem, dotyczących obrony biernej. To bym zostawił, a przeszedłbym teraz do tego, co miało być clue naszego dzisiejszego spotkania. Otóż chodzi o bardzo nagłośnione pojęcie szybkiej modernizacji i rozbudowy naszej armii. Bo tak już na szybko sobie wynotowałem. Mamy nasze borsuki, ale żeby szybciej się, że tak powiem, dozbroić w obliczu tego zagrożenia ze wschodu, no to można wziąć z Korei bojowe wozy piechoty ciężkie AS-21 Redback, o których jest mowa, żeby one stały się też bazą do ciężkiego naszego BWP. Jest mowa o 6 dywizjach, przyjmując jako ogólnowojskowych. Bo mamy jedną dywizję kawalerii pancernej, ale liczmy 6 dywizji ogólnowojskowych, nazwijmy je zmechanizowanych i pancernych. 6 brygad artylerii rakietowej. 350 tysięcy, może nawet 400 tysięcy żołnierzy i świeży w tej chwili zakup 32 śmigłowców
transportowych z funkcją wsparcia, tak chyba można powiedzieć, za około 8,5 miliarda. Pominąłem już te rzeczy, o których mówiliśmy. Mówiliśmy o Abramsach, mówiliśmy tak. o HIMARSach, tak. mówiliśmy już o Narwi. Tak. No ale mówiliśmy to, jest, o... to jest, akurat wejdę, to jest słowo, to jest akurat, jeśli chodzi o Narew, to jest świetny zakup, świetnie rozwiązany, trzeba ich pochwalić. Weźmy pod uwagę, że pierwsza bateria będzie bodajże w tym roku, druga bateria tej małej Narwi będzie w przyszłym roku. Z możliwościami dokładania naszych klocków jak najszybciej, żeby tak. sprawdzać interoperacyjność tak. i możliwości tutaj, wspólnego tutaj działania. Wiesz, tutaj trzeba generalnie ten rząd obecny pochwalić za tą małą Narew, to naprawdę duże zimne piwo im się należy. Do tego dochodzi jeszcze program Wisła, czyli Patrioty. Tak. Te rzeczy już omawialiśmy. Tak. Pojawiło się jeszcze hasło samoloty przewagi powietrznej. Zapewne z USA. Wczoraj, tak. Tak, wczoraj, więc nie do końca wiemy, jak do tego podejść, bo zdaje się, że F-15 miał być samolotem swego czasu przewagi powietrznej. Czy to by znaczyło, że F-15, które Amerykanie upgrade'owali do nowszej wersji i tak. nadal je będą jeszcze produkować wręcz, tak? Bo wypełnienie wszystkiego przez F-22 i F-35 jest bardzo, ale to bardzo, bardzo drogie. Przede wszystkim to są inne samoloty do zwalczania innych zagrożeń. Tak. F-15 w różnych wersjach, zwłaszcza w tej, którą oni teraz modernizują, no to jest taki samolot typowy do obrony generalnie. Czy Amerykanie używają go do obrony tego, jakby to powiedzieć, lądu macierzystego, tak? Czyli swojej przestrzeni powietrznej. No to fajnie to było nazwany ten samolot w książce Larry'ego Bonda Kocioł, to z pewnością tak. czytałeś. On był nazwany gwiazdolotem. No to jest wielka, dwusilnikowa, potężna maszyna przenosząca po prostu ilości pocisków powietrze-powietrze. Tam chyba nawet tam może samych Amramów kilkanaście sztuk nieść. Tak. Tak? To jest maszyna dysponująca potężnym radarem. Natomiast realnie dla mnie osobiście, to jeśli nie jest to przejęzyczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to uważam, że zakup trzeciej maszyny dla naszych sił powietrznych, które nie są jakieś gigantyczne, zwłaszcza pod względem kadrowym i dostępnej infrastruktury, bo zobacz, co się dzieje. My w tej chwili tak naprawdę mamy dwie bazy przystosowane do, jakby to powiedzieć, do bytowania F-16, to jest Łaski Krzesiny, tak? No, mamy jeszcze bazę lotniczą, mamy tam Malbork, mamy Świdwin, tak? Ale to... I rezerwę w postaci Wrocławia, generalnie te Goleniowa. Tak, te bazy trzeba by było intensywnie rozbudowywać. No ale dobra, okej. Okay. Uważam, że generalnie zakup F-15 i wyprodukowanie sobie, czy zamówienie sobie trzeciego typu samolotu bojowego do naszych sił powietrznych, że to jest po prostu... Błąd. Nie będzie rzeczą rozsądną. Tak, delikatnie rzecz ujmując. Dobrze, więc być może my tutaj poszliśmy w niewłaściwą stronę, myśląc o F-15. Wiesz, być może chodziło o dodatkowe... Słowo myśliwiec przewagi powietrznej kieruje w pewną stronę. No, tak naprawdę u Amerykanów to by było to. W przypadku Europy to tylko i wyłącznie Eurofighter, Typhoon. No. Znaczy wiesz, ja powiem ci tak, no, jeśli mielibyśmy na przykład oddać mimo wszystko Ukraińcom... Wszystko postsowieckie. Wszystko postsowieckie. Brałbym Typhoona. Brałbym Typhoona. Tak, tylko że 60% gotowości bojowej nie było u nich utrzymane ze względu na kłopoty z częściami, które często, niestety, tutaj trzeba przypomnieć, włoski przemysł lotniczy miał dostarczać i ciągle Włosi z terminowością mają problem. Ale to jest jakby klasyka u Włochów i to nie tylko w zakresie zbrojeniowego, tak? Natomiast tak. No, generalnie, wiesz, to jest pytanie przede wszystkim w jakim koszcie. Oczywiste, że dla nas w tej chwili najlepiej by było pozyskać w jakiś sposób dodatkowe eskadry, czy F-16V, czyli tych zmodernizowanych F-ów, czy też wręcz zamówić dodatkowe F-35. Ja osobiście rozszerzyłbym zamówienie przy okazji na nasze mastery, żeby jednak gdzieś ci nasi piloci byli w stanie podtrzymywać te... Znaczy teraz kolejne cztery mastery do nas dotarły, więc flota masterów już jest całkiem spora. Jeżeli chodzi o zapewnienie zdolności szkoleniowych,
no to nawet przecież świadczymy usługi dla zewnętrznych klientów w tym zakresie. Pamiętajmy o tym, że my mamy tak, mamy 48 F16, no na papierze, tak, bo wiadomo, że tam współczynnik... Zawsze jakiś jest w remoncie, przeglądzie tak. Czy czymś takim. Zamówiliśmy 32 F16, 35, przepraszam, więc to jest ile? 80 samolotów, tak? Więc minimum miejsce dla tej jeszcze, bo pamiętam, były takie analizy gdzieś na początku lat 90., że żeby zapewnić bezpieczeństwo na naszej przestrzeni powietrznej, to my minimum powinniśmy mieć 100-110 nowoczesnych samolotów, tak? Nie mniej niż. Tak, więc kolejne 32 sztuki są niezbędne. Tak, więc generalnie 32 sztuki to są eskadry. Ja bym, powiem szczerze, nawet poszedł w wariant minimum. Kupiłbym od 8 do 12 F16V. Owszem, tam jest kolejka produkcyjna, ale one generalnie przy programie modernizacji struktury kadłuba, one mają duży resurs w godzinach i po prostu bym je eksploatował do treningu, wiesz, do treningu i do bieżącego użytkowania, a zamówiłbym dodatkowe dwie eskadry F-35 po prostu. Tak, aczkolwiek w przypadku 16 trzeba pamiętać o tym, żeby one miały ten sam silnik, które mają te 16, tak, które mamy my. Tak, oczywiście. Bo o ile awionika i tym podobne w miarę, o tyle silniki niech będą te same, bo zasadniczo nie każdy to wie, ale największe różnice w wersjach F-ów 16 polegają na tym, że albo idą silniki od General Electric, albo od Pratt & Whitney, w zależności od tego, co chce klient. Tak. I tak bym to tutaj teraz zostawił. Bo jeszcze rzecz, wejdę ci w słowo, przepraszam. Weźmy pod uwagę to, co jest bardzo niepopularne, o czym się nie mówi w przestrzeni publicznej, a o czym mówią od wielu lat specjaliści, a co pokazuje się od jakiegoś... od drugiego miesiąca konfliktu na Ukrainie, rezerwy sprzętu. My nie mamy w tej chwili żadnych rezerw sprzętu. Owszem, dzięki temu, że posiadamy w tej chwili w użyciu z tych nowoczesnych WSB, czy będziemy posiadali, jak wejdą F-35, WSB, wielozadaniowe samoloty bojowe. Tak. Będziemy posiadali dwa najpopularniejsze typy samolotu WSB w NATO, to nam umożliwi zasysanie w razie czego, wiesz, rezerw sprzętowych i jakieś tam części, nawet mechaników, personelu technicznego, czy nawet pilotów z innych sił zbrojnych NATO. Natomiast nie zmienia to faktu, że my no jednak kilka do kilkunastu tych samolotów powinniśmy mieć w rezerwie. Oczywiście. Jak to się kiedyś mówiło, ZN-ie, zapasie nienaruszalnym, stoją sobie, są zakonserwowane. Nie wiem, przykładowo 4 do 8 sztuk F-16 z 6 sztuk czy z 5 sztuk F-32, żeby te pierwsze straty bojowe, które no, nieuchronnie, jeśli dojdzie do konfliktu, pokryć, tak? I jeszcze jedna rzecz w tym momencie, jak rozmawiamy o samolotach, wiesz, śmieją się wszyscy z Federacji Rosyjskiej, że rozkonserwowali stare T-62 i pchają je na front. Tak? Ale nie tylko 62, bo jeszcze Marcin Ogdowski napisał o tym, że Su-17, u nas znane jako Su-22M4, oraz które jeszcze są... Nie, przede wszystkim to, że te samoloty... 23. I MiG-27, czyli rozwojowa wersja MiG-23, który myśmy już bardzo dawno temu pożegnali, ale samolot o unikalnych wartościach bojowych. Nie pożegnaliśmy z prostej przyczyny, bo my nie mieliśmy zdolności do ich remontów. Tak, bo nie zdążyły nasze zakłady nabyć tych zdolności. Tak, więc wiesz, no, nie doszło do transferu technologii wtedy odpowiednio szybko. To jakby było logiczne. Natomiast wiesz, my się z tego śmiejemy, ale to nie zmienia jednego faktu w zakresie sprzętu tego lądowego, że to jest nadal czołg. Nadal, żeby go zniszczyć, potrzebujesz dedykowanej broni przeciwpancernej, bo piechur z karabinu tego, czy z granatnika 40 mm podwieszonego pod beryla, czy pod grota tego nie rozwali. A nadal dla lekkiej piechoty rozwiniętej w linii, to ten pojazd stanowi śmiertelne zagrożenie, tak? Oczywiście. I w tym momencie gładko przeszliśmy do jednej rzeczy, a mianowicie to, tak jak tak mówimy o tych naszych zakupach, o rezerwach sprzętowych, to po pierwsze, my nie mamy rezerw sprzętowych żadnych. Raz. Dwa, wydaliśmy 8,5 miliarda, czy tam 8,25 miliarda, wczoraj była, czy tam przedwczoraj, w piątek, podpisana umowa dotycząca zakupu śmigłowców AW-149, całe 32 sztuki, to w ogóle jest jakaś ilość generalnie o wiele za mała. To prawie homeopatia. Tak, tak prawie homeopatia, bo tak szacunkowo się liczy, że żeby to miało zastąpić Mi-2, te nasze archiwalne, muzealne Mi-2, to musielibyśmy ich kupić koło 60 sztuk, tak? Ale przechodzimy tu do jeszcze jednej kwestii. No wydaliśmy to 8,5 miliarda.
zamówiliśmy czołgi za tam 20 miliardów, jakieś tam inne rzeczy, nie mamy nadal granatnika pancernego nowoczesnego. Dla wojska naszego, polskiego. Podstawowego granatnika przeciwpancernego. Tak. To, co rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, a wydaje mi się, że dzisiaj możemy rozwinąć. Wydajemy, no można już teraz śmiało powiedzieć, dziesiątki miliardów na sprzęt, który moim zdaniem jest oczywiście nowoczesny, jest bardzo skuteczny, natomiast on na moment dzisiejszy to wygląda przede wszystkim dla polityków mega fajnie na tak zwanej ściance, bo sobie można tam ustawić trzy Abramsy, w tle zrobić konferencję prasową i to obywatelowi, no Abramsa pokazanego w polskim malowaniu, no to obywatelowi polskiemu robi wrażenie, prawda? Natomiast obywatel polski niestety nie jest w swojej masie, przykro to powiedzieć, nie dysponuje taką wiedzą, żeby zadać pytanie naszym włodarzom, ej kochani, a jaką broń z tej nowoczesnej w pierwszej fazie konfliktu na Ukrainie, którą dostarczało całe NATO, Ukrainie, będziemy mieć na już. Tak, przeciwpancerną będziemy mieć na już. Czy my mamy M72 granatniki, czy mamy AT4, czy mamy NLOWy, czy mamy tam, wiesz, jakieś inne rzeczy? No nie, my tego nie mamy. To trzeba słuchaczom i naszym widzom powiedzieć jasno. My na dzień dzisiejszy z systemu ognia przeciwpancernego na poziomie do kompanii, tak, piechoty, no to mamy co? Mamy RGP Panzer 7, zwany RPG-7, czyli broń, która była nowoczesna 40 lat temu. Jest oczywiście nadal groźna. Wystarczy do niej dokupić nową amunicję i skokowo podniesie się jej zdolność. Oczywiście, natomiast w wypadku naszych RGP Panzer jest jeszcze jeden problem, a mianowicie same rury, same wyrzutnie są drastycznie wyeksploatowane. Amunicja ma przekroczone o wiele lat resursy, bo to Marcin Kordek jakiś czas temu za dwa lata temu opowiadał, że była sytuacja taka na którymś z poligonów, że panowie mieli strzelać 35-letnią amunicją do RGP Panzer. To jest w ogóle jakieś, wiesz, jakaś abstrakcja, bo ta amunicja... Mogła być bardziej niebezpieczna dla strzelca niż dla celu. Oczywiście, materiał wybuchowy, materiał pędny w granacie robi się niestabilny i to może eksplodować przy wystrzale. Więc mamy RGP Panzer. Co my mamy jeszcze na poziomie kompanii z mechu? No to mamy 9 M14, malutka na BWP1. Oczywiście, to już jest w ogóle grupa rekonstrukcji historycznej. 72 rok, tak. Ja tak przez Przemęcz Fulda na tych potem złych... mamy armatę tegoż BWP-1 o parametrach niewiele lepszych niż RPG-7. Tak, 2,28 grom. Kalibr 73 mm. Która to powiedzmy widzą armata powstała i została na BWP tylko i wyłącznie dlatego zamontowana, żeby zapewniać zdolność zwalczania czołgów w martwej strefie rażenia pocisków malutka, która to tam strefa jest bodajże... Od 500 metrów była w stanie dopiero... Dokładnie tak. ...być naprowadzana skutecznie na cel. Tak, armata, która powstawała w zupełnie innych czasach, bo powiedzmy sobie szczerze, te nasze BWP-1 to jest standard produkcyjny... Lat 60. Lat 60. to powiedzmy wczesne 70., tak? Więc bez mała są to pojazdy w standardzie technologicznym sprzed lat 50, które generalnie nie były w Polsce modernizowane, co z kolei jest też bolączką naszych sił zbrojnych, a mianowicie nie modernizujemy użytkowanego sprzętu. U nas jest taka, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, u nas jest taka wiara, że po co modernizować, skoro już zaraz pojawi się coś nowego i zastąpi te starocie, a tego nie ma nawet w armii amerykańskiej. No zobacz, co się dzieje z pewnego rodzajami sprzętu, czy w Stanach, czy w innych armiach zachodnich. No ten sprzęt jest używany od wielu lat. On jest modernizowany, on jest rozbudowywany. Weteranem amerykańskiej armii jest karabin maszynowy M2 Browning, który jest używany od czasów pierwszej wojny światowej de facto. No i co z tego? I jest ciągle skuteczny i bardzo dobry w tym, co robi, tak? Wymienia się w nim podzespoły, dokłada się do niego jakieś inne rzeczy, jakieś dodatkowe celowniki. No i to robi robotę, no ale to trzeba modernizować, tak? No i wiesz, i wracając do tego granatnika przeciwpancernego. Nie mamy granatnika przeciwpancernego. W historii naszego wojska nie tak dawnej, bo sprzed kilkunastu lat dochodziło do różnych dziwnych działań w tym zakresie, jak między innymi to, że wycofaliśmy nasze te lekkie granatniki przeciwpancerne. RPG-76 Komar, których ostatnia partia trafiła na Ukrainę. I się sprawdza. Tak, sprawdza się. Ukraińcy są szczęśliwi i w ogóle zadają pytania takie, jak można było tak dobrą broń wycofać. Okej, z Komara, z przodu czołgu nie upolujesz, ale BWP-a, Tigra, BTR-a ustrzelisz. Jest lekki, nieduży, natomiast powiedzmy widzom, dlaczego go wycofano, bo nie miał samolikwidatora. Dokładnie. Co bo stwarzał problemy na placach ćwiczeń, na strzelnicach.
że nie zawsze po tym, jak trafił w cel, doszło do jego detonacji zapalnika, tak? I to było przyczyną wycofania. Czyli my wycofaliśmy broń, której za komuny wyprodukowano dla naszej armii w ilości około 100 tysięcy sztuk. Tak. Nie dlatego, że ona wybuchała, nie dlatego, że ona stanowiła zagrożenie bezpośrednie, że była stara, nie. My ją wycofaliśmy dlatego, że ona nie sprawdzała się w realiach placowo-poligonowych. I doszło do jakiejś tam liczby wypadków, kiedy robiąc tak zwane oczyszczanie pasa taktycznego lub strzelnicy, żołnierze dokonywali przeczesywania i oznaczało się wszystkie miejsca upadku granatów, głowic i tak dalej. I ktoś niebacznie kopnął sobie w nie to, co powinien i doszło do niekontrolowanej detonacji pozostałości takiej głowicy albo też całej, jeżeli tak się zdarzyło. I była seria wypadków, które tak się skończyły. I przez to wycofano tą broń z użycia, a ona mogła spokojnie być jeszcze magazynowana na oczywiście wypadek W przecież. Oczywiście, ale powiedzmy jeszcze jedną ciekawą rzecz naszym słuchaczom. Każdy normalny człowiek, jak na przykład, bo to trzeba tak porównywać ludziom, jak na przykład zużyje mu się samochód, prawda? I już ten samochód, którym jeździłeś do tej pory, on już jest tam stary, wymaga wielu napraw i tak dalej. I masz pieniądze i wycofujesz go z użycia, czyli albo go sprzedajesz dalej, albo go oddajesz na złom, no to co robisz? Idziesz i z reguły nie zrobisz tego, dopóki nie kupisz nowego auta, prawda? Oczywiście. Nie nowego w sensie takim, że nowego dla ciebie. Nieważne, czy ono będzie nowe używane, czy będzie nówka sztuka pachnąca z salonu, nie ma to znaczenia. Co robi Wojsko Polskie i MON? MON wycofuje komary, nie wprowadząc niczego na zastąpienie. No dobrze. Potem powyżej tych zabytków mamy już PPK Spike. Tak, w ilości... W wersji przenośnej póki co. Tak jest. W ilości ilu? 9 sztuk na batalion. Dobrze na pamiętam? Na batalion. Tak. Więc... To jest dramat jest to... wśród dramatów. Tak. Znaczy dramatem dramatów nie jest PPK Spike, bo on jest świetny. Nie, sztuka. Tylko jego ilość. Ale dramatem jest jego ilość, tak? No, pojawiła się teraz informacja skądinąd bardzo już oczekiwana o tym, że na nasze Rosomaki, czyli kołowe transportery Rosomak, zamówiono pierwszych 70 wież ZSS W30, w których zintegrowana jest wyrzutnia PPK Spike. Dwa Spike. Dokładnie. Podwójna wyrzutnia Spike'a. System cały celowniczy do tego wszystkiego oraz armata 30 mm Bushmaster, taka sama jak dotychczas. I to wszystko jest to w tej wieży bezzałogowej i będzie osadzane na tych naszych Rosomakach. Pytanie, co się stanie z wieżami, które zdejmie się z Rosomaków? Mam nadzieję, że jest na to jakiś racjonalny pomysł. Ale nie, wiesz co, stop. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że będą zdejmowane wieże. Bo ja w części będą musiały być, bo ja 340 ma być zamówionych, a Rosomaków bez wieży jest zdecydowanie mniej. Tak, ja myślałem o tej partii 70, bo tutaj co do tej partii 70, to wypowiadali się, że podwozia bazowe będą z zapasów Wojska Polskiego, czyli hello, po kilkunastu latach prowadzenia programu Rosomak nadal mamy puste podwozia bazowe, niezapełnione niczym. To jest po prostu... zaślepioną dziurą w stropie. Tak. To jest ewenement, ale większym ewenementem jest to, że my będziemy musieli kupić jednak, tak jak ćwierkają wiewiórki, czy tam już kupiliśmy, czy negocjujemy, kup to licencji na transporter opancerzony od Koreańczyków. Dlaczego? Dlatego, że tak negocjował Rosomak SA to przedłużenie licencji od Patrii na 10 lat, że generalnie strzelił sobie w stopę, to po pierwsze. Po drugie, to już jest, wiesz, piłeczka moim zdaniem w kierunku gestora. Zresztą to też rozmawialiśmy na OPRO kiedyś. Ja wiem coś więcej nawet na ten temat, bo w pewnym momencie, chcąc nie chcąc, byłem nieco bliżej tego i mogę powiedzieć tak. Owszem, Patria troszeczkę zaczęła zadzierać nosa, ale to my byliśmy tym krajem, który jako pierwszy kupił ten ich produkt. Otworzyliśmy im rynki zbytu na to i naprawdę na tym można było dobrze bazować. Nawet była możliwość, że Patria jako taka, a przynajmniej jej część odpowiadająca za pojazdy kołowe opancerzone, była do kupienia, a Polska miała zdolności finansowe, żeby nabyć wraz z opracowanymi projektami następców. Oczywiście. Żeby nie był. Ale wiesz, jeśli... Tu się to popieprzyło. Między innymi, ale słuchaj, powiem ci takie coś. Znam sprawę zamówienia na wozy, które miały pomagać w Ameryce, w jednym z krajów Ameryki Południowej,
w zwalczaniu skutków katastrof naturalnych, El Niño i tym podobne. Chodziło o kilkadziesiąt pojazdów, które miałyby się zajmować ratownictwem i ewakuacją medyczną, pomocą techniczną i tak dalej. Niebojowe nawet. Ale, czy, ale to są, wiesz, to są te wersje, których my nie mamy tak naprawdę. A no, WEM jest. No tak, WEM jest. Ale wersji, pojawił się w końcu ten od wsparcia technicznego i generalnie rzecz biorąc zwykłe nawet do działalności policyjno-patrolowej bez ciężkiej wieży, tak? Kurde, prawie 100 sztuk chcieli kupić. 70 prawie stało gotowych w podwozi do wykorzystania i nie zdecydowano się na podjęcie racjonalnych rozmów w tym zakresie, a tak się składa, że akurat konsultowałem pewne rzeczy dla Ameryki Południowej w tym zakresie. Serce się kraje. Nie zrobiono nic z rzeczy minimalnych, które mogłyby pozwolić na przedłużenie linii technologicznej rozwoju i dalszej produkcji rosomaków, które się jak najbardziej sprawdziły. Ale wiesz, nie zrobiono jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie wiedząc, że jeśli maczy nam się program Borsuka, bo on się ciągnie od 2014 roku, to już zasygnalizowałem, rozmawialiśmy jakieś dwa lata temu bodajże na Obrona Pro i moje zdanie było jasne, jest do tej pory takie samo. No, wiedzieliśmy, że się Borsuk ślimaczy, że są z nim problemy, to co trzeba zrobić, to trzeba było zamówić 1000 rosomaków więcej. Oczywiście. Po prostu czytam 1200 dodatkowe wersje. Bo ten wóz jest dramatycznie lepszy od BWP-1. O to chodzi, o to chodzi. I wiesz, rosomak, no mimo wszystko, no, przy tej skuteczności, jaką ma malutka, no to, no to sorry, to, to moim zdaniem rosomak z, nawet z hitwistem i z armatą 30 mm będzie w zakresie ognia, czy tego przeciwpancernego, czy wsparcia przeciwpancernego w zakresie zwalczania BWP-ów i transporterów opancerzonych potencjalnego przeciwnika. Tak. I wsparcia piechoty będzie i tak lepsze niż BWP-1, tak? A nawet jest lepiej opancerzony niż BWP-1. No, zwłaszcza jeśli byśmy wprowadzili jako standard afgański, tak. Czyli rezygnujemy z pływalności w rosomaku, zostawiamy ją tam, nie wiem, w kompaniach rozpoznawczych na przykład. Tak? I dajemy dodatkowe kompozytowe płaty pancerza. Można jeszcze pomyśleć o RPG-net, czyli takiej siatce, która ma podawać wcześniejszą detonację głowic kumulacyjnych, tak? Dokładnie. No i wiesz, i w sytuacji takiej, kiedy zacząłby wchodzić ten nieszczęsny Borsuk, to byśmy po prostu przesunęli te rosomaki na zeteny, na rezerwę. No i nagle by się okazało, że okej, musimy wydać troszkę więcej pieniążków, natomiast realnie po wejściu Borsuka mamy dodatkowe 1000-1200 pojazdów w rezerwie, które w wypadku konfliktu z Rosją, który jak widać wszystkie przewidywania speców z ANW, czyli Armii Nowego Wzoru, okazały się nietrafione. Konflikt miał trwać 2 tygodnie. Trwa, za chwilę będzie 5 miesięcy, tak? Rosjanie mieli wystawić 62 batalionowe grupy bojowe, wystawili 120 i nie jest to ich ostatnie słowo. Jak było to tam napisane w takich rozmowach eksperckich, czekaj, Rosja nie ma zdolności do mobilizacji rezerw, Rosja mobilizuje rezerwy w najlepsze. Tak naprawdę oficjalnej mobilizacji jeszcze na takiej, wiesz, powszechnej nie zaczęła. Nie zrobili. Tak, a nadal są śmiertelnie groźni. No i nagle by się okazało, że takich pojazdów mamy 1200 sztuk. No i można zawsze albo uzupełnić straty, albo wystawiać nowe oddziały i tak dalej, i tak dalej. No, wracając do tego ognia przeciwpancernego, powinniśmy mieć jeszcze amunicję przeciwpancerną, czy w formie APR-u, amunicję precyzyjną. Tak, czyli dla artylerii. Tak, czy w formie, wiesz, czy w formie DPCIM, czyli amunicja kasetowa cargo, gdzie produkujemy przecież świetny GKO-32, granat kumulacyjny odłamkowy o fenomenalnej przebijalności, o fenomenalnych parametrach. No i przy ataku z górnej półsfery. Tak, i powinniśmy mieć jeszcze amunicję taką jak Smart, Bonus czy Sadarm. Tak. No i co jest na dzisiaj? Na dzisiaj nie mamy APR-a, nie mamy 155 DPCIM, nie możemy strzelać z krabów, bo to było testowane, tak? Natomiast nie zakupiliśmy przynajmniej oficjalnie takiej amunicji. No właśnie się pojawiło, że tej amunicji na razie nie będzie. Chodziło o propozycję Leonardo z amunicją Volcano, dającą możliwość strzelania do 70 km amunicją precyzyjną, tak? No ale no jak widać, u nas niestety to jest przykre, wiesz, bo tak jak popatrzysz na przykład, ja cały czas będę wracał do tego DPCIM-u, nie? Jak popatrzysz na tą amunicję, to my mieliśmy możliwość jej produkcji do moździerza 98, do 122, do goździków, artylerii rakietowej 122 mm i tak dalej, i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że my mamy pełnię praw intelektualnych do tego produktu, to tak mówiąc brutalnie jak ze Spajkiem.
jak mamy licencję ze spajka, to u nas ten spajk powinien być dosłownie pod każdym krzakiem, tak? W każdym po prostu sprzęcie jeżdżącym. I tak samo każda artyleria w Polsce powinna strzelać tym DPC-jemem do oporu, bo on okej. I tu się może trochę kłania tak naprawdę zwiększenie poziomu przejrzystości naszych sposobów zakupów, tak. Bo my nie wiemy, jakie są zapisy w umowie licencyjnej, czy my na przykład mamy tylko pewną ilość do wyprodukowania i stop, tak. Jeżeli chodzi o system celowniczy, CLU, czyli Central Launching Unit, dobrze mówię? No jakoś tak. Więc urządzenie startowe i sterujące jednocześnie i tyle pocisków. Nie wiemy, w jaki sposób to było zamówione. Z jednej strony tajność, z drugiej strony, jeżeli kupujemy licencję, to właśnie tak jak powiedziałeś, to ma być od metra i trochę w każdym możliwym miejscu do wykorzystania dla każdej jednostki, która miałaby się bronić i bronić naszych domów, progów naszych domów i tak dalej. Oczywiście, bo teraz wiesz, no zauważ, produkujemy spajki na licencji, więc teoretycznie w batalionie piechoty zmotoryzowanej na Rosomaku, który będzie ZSSW, etatowo powinno być 58 Rosomaków, co daje 116 wyrzutni na batalion, tak? Więc nagle się okazuje, że w brygadzie, która miałaby powiedzmy dwa bataliony Rosomaków, jeden batalion czołgów, powinieneś mieć 232 wyrzutnie spajków, tak? No to już jest dużo. To jest naprawdę dużo, to jest silny ogień przeciwpancerny. Do tego powinieneś mieć oczywiście jakąś broń, najlepiej jednorazowy granatnik dla przeciwpancerny, nieetatowy dla piechoty, którego tak, tam... ważne słowo, nieetatowy, czyli u nas nie dokonano jeszcze, nazwijmy, strategicznego wyboru, tak. Czy na poziomie drużyny piechoty ma być etatowy, wielorazowy granatnik lub, jego, lub coś w tym stylu, czy też mamy pójść w jednorazowe, ale jeżeli jednorazowe, to też nie może to być jedna sztuka, bo jeżeli się robi, daje jednorazowe, to może powinno być tak, że żołnierze biorą w zależności od potrzeb nawet każdy, bo każdy jest przeszkolony do użycia tego jednorazowego granatnika. I wtedy jeszcze jest możliwość, w zależności od tego, czy będzie walczył w terenie zurbanizowanym, czy na odkrytym, bierze jego wariant z głowicą, która może niszczyć budynki, ściany i tak dalej, troszeczkę inna, czy też bierze tą typowo przeciwpancerną. Tak. Ale to jest, wiesz, to jest na przykład, nie pamiętam, czy chyba u Francuzów, bo wydaje mi się, że gdzieś tam zdjęcia widziałem ze środka któregoś z francuskich, chyba z VBCI, ze środka, bodajże cztery granatniki jednorazowe jadą sobie i to na drużynę piechoty to jest taka, wiesz, ilość pierwszego rzutu, że tak powiem, odpowiednia. Weźmy też pod uwagę, że no, taka broń jak RGP Panston etatowo w drużynie obsługuje go dwóch ludzi, tak, strzelec i amunicyjny. Niestety, w ten sposób można by było zwolnić. Albo nawet powiem ci, czy kiedyś się zastanawiałem, czy by nie zrobić w naszej drużynie tak, jak jest w drużynie amerykańskiej, czyli zbudować tą drużynę w oparciu o sekcję składającą się z dwóch karabinów maszynowych, po prostu dać dwa UKM-y, które są generalnie chyba najlepszymi, czy jednymi z najlepszych w tej świecie, tak. W tej chwili na świecie karabinów maszynowych do wsparcia piechoty. I absolutnie ja uważam, że nie należy schodzić w przypadku tego typu broni zespołowej do kalibru 5,56, absolutnie nie, zostać przy 7,62 silnym naboju karabinowym. Dokładnie i wiesz, przydzielić wtedy żołnierzom te granatniki jednorazowe, a ta broń o powiedzmy większym stopniu komplikacji, tak, czyli PPK, żeby była generalnie na szczeblu niższym, wyższym, zwłaszcza, że ci żołnierze na poziomie drużyny i tak będą mieli z Rosomaka czy tam z Borsuka. Z jego wieży strzelanego PPK na swoje potrzeby. Tak, bardzo dobrego, rewelacyjnego, nurkującego PPK, który generalnie na dzień dzisiejszy rozwali przez jeszcze wiele lat naprzód wszystko, co tam Rosjanie sobie będą w stanie, wiesz, wymyślić. Wymóżdżyć. Tak, wymóżdżyć. No i to mnie, powiem ci osobiście, podsumowując ten długi wątek o granatnikach przeciwpancernych, to mnie bardzo boli. To, że modne, że kupujemy to, co jest ściankowe, nie kupujemy tego, co jest naprawdę potrzebne, zwłaszcza, że tutaj, powiem tak szczerze, osobiście, czy to byłby, czy w zakresie tej broni jednorazowej przeciwpancernej, czy to byłby M72, czy to byłby AT4, czy to by było coś hiszpańskiego, czy niemieckiego, to nie ma znaczenia, tak? Ważne, żeby było go dużo. Tak, dla mnie osobiście to w tym konkursie, gdybym ja miał wybierać, to ja bym wybierał między M72 albo AT4, no bo to są takie... Tak, bo chodzi jeszcze o kompaktowość. Tak. Tutaj M72 jest małą, kompaktową bronią. To jest taki, powiedzmy sobie szczerze, komar, tak? Tylko z różnymi głowicami. No, ale na dopalaczach, powiedziałbym. Tak, na dopalaczach, w sensie takim, no powiedzmy masowym, bo on też tam nie jest stąd. Ale jest też uwspółcześniony, wzmocniono w nim ładunek kumulacyjny i tak dalej. Ma różne głowice, nie?
Jego początek to jest rok 1972, tak, widać go było w Wietnamie, ale od tamtej pory przeszedł długą drogę doskonalenia i uwspółcześniania. No i AT-4, no klasa sama w sobie, tak? Tak, AT-4 klasa sama w sobie, używana przez Amerykanów, opracowana przez Szwedów, którzy teraz co najwyżej będą tego produkować więcej jeszcze w ramach, jeżeli zostaną pełnoprawnym członkiem NATO. Myślę, że zostaną, natomiast wiesz, ze Szwecją też jest zupełnie inna możliwość negocjowania produkcji licencyjnej, tak? Oczywiście. A teraz nawet widziałem bardzo fajne foto NATO Internal Lake i piękny rzut z góry na Bałtyk. Dwa malutkie punkciki rosyjskiego dostępu do brzegu i dookoła. Wszystko na ładnie niebiesko. Kaliningrad i Kronstadt, tak? Tak. Bardzo mi się to spodobało. Ja jeszcze widziałem takiego fajnego mema, jak to zmontowany oczywiście fotomontaż. Sekretarz generalny NATO wręcza Putinowi taką, wiesz, wygrawerowaną metalową tablicę z napisem najlepszy sprzedawca NATO 2022. Tak, też to widziałem. No ale to jest, wiesz, no... Jednak... Ale wracając generalnie do clou zagadnienia. Powszechna obrona przeciwpancerna, tak długo jak ten temat nie zostanie, bo on powinien być w trybie, powiedziałbym, alarmowym rozwiązany, dopóki to nie zostanie rozwiązane, to bardziej mówimy o zabiegach PR-owych niż o faktach. Tak, no generalnie zauważ, tak mówiąc wprost, w zakresie obrony przeciwpancernej no to nie zrobiono od początku konfliktu w Ukrainie nic. Dokładnie. Znaczy, nie no, opróżniono resztki magazynów z resztek komarów. Tak, przepraszam, zrobiono miejsce, tak. Natomiast... tak, zrobiono miejsce na nowe rzeczy. Natomiast przy okazji należy powiedzieć, że takich magazynów dobrze chronionych, co oznacza, że albo zbudowanych na powierzchni w odpowiedni sposób z żelbetu, albo wkopanych w ziemię najlepiej jeszcze i z żelbetu, powinniśmy mieć odpowiednio dużo w kontekście tego, od czego zaczęliśmy, tak? Tak. Tak. No, są filmiki, ja wklejałem kiedyś na Twitterze, ale myślę, że to jest filmik na tyle ważny, że i powtórzę go na Twitterze i może nawet dzisiaj powtórzę go na fanpage'u. Są filmiki na przykład z magazynów dawnego Związku Radzieckiego, położonych tam gdzieś na głębokości, stare wyrobiska kopalniane na głębokości 100, 150 czy nawet 200 metrów, które to magazyny pełniły funkcję magazynów strategicznych w zakresie na przykład przechowywania zboża. I oczywiście robi to wrażenie niesamowite, bo to jest po prostu głębokie, to jest pod ziemią, to jest wyposażone w drzwi hermetyczne, takie potężne, przez które możesz na przykład przejechać dużym wózkiem widłowym albo wręcz ciężarówką. No i jeśli już zaczęliśmy o tym rozmowę, to tak, oczywiście uważam, że takie obiekty powinniśmy bezwzględnie posiadać. Nawet powiem Ci szczerze, że gdzieś tam w zakresie geologii, bo tutaj akurat muszą być specyficzne skały, najlepiej takie pokłady skał, w których jest nie za dużo wody. Mamy takie pokłady skał, mamy takie kopalnie, które już w części nie są eksploatowane. Z tego, co tam patrzyłem na dostępne w internecie mapy tych kopalń, to byłaby możliwość gdzieś tam lokowania w nich jakichś tam dodatkowych składów. Natomiast powiem tak, Dolny Śląsk i Świętokrzyskie to są dwa miejsca, gdzie można by dobrze sobie z tym poradzić. Sam Śląsk jeszcze oczywiście też. Okolice Wielkopolskie, bo tam są też, czy tam powiedzmy centralna Polska, bo tam są tego typu skały. Natomiast no to oczywiście wymaga ogromnych nakładów finansowych, natomiast znowu podeprzemy się konfliktem na Ukrainie. Ciężko sobie wyobrazić, że biorąc pod uwagę wnioski z niego, że kolejny konflikt ewentualny, w którym brałaby udział Polska, który byłby inicjowany przez Federację Rosyjską, czy samą, czy w sojuszu z jakimiś tam Chinami, że będzie konfliktem, który się zakończy w tydzień, dwa. Więc jak widać, no rezerwy, musimy mieć rezerwy. Musimy mieć miejsca, w których będziemy w stanie w sposób bezpieczny odtwarzać gotowość bojową, pojazdów, samolotów, innych maszyn. No musimy mieć też możliwości, żeby w jakiś tam sposób produkcję przemysłową prowadzić, tak? No nie tylko w formie tych dóbr na rzecz ludności cywilnej, ale przede wszystkim w formie tych dóbr, maszyn, urządzeń na rzecz no, mechanizmu wojskowego, na rzecz armii, tak? Czyli jak ja zrobiłem wrzutkę, dobrze, że w końcu, czyli nowoczesne prochy i tym podobne, fabryka jest robiona, tylko że jest robiona w zasięgu no, podstawowych środków rażenia Federacji Rosyjskiej dla takich rzeczy, a ja bym to widział raczej na ścianie zachodniej, jak najbardziej oddalone od Rosji. Ktoś powie, no ale potem trzeba będzie to wszystko transportować do miejsca, gdzie elaboracja jest, i tym podobne. Łatwiej jest przewieźć niż, wiesz, to jest raz. Niż odbudowywać linię lub prowadzić produkcję pod ogniem, bo na opartego to
Jak powiedzmy sobie szczerze, jak popatrzysz na przykład na filmiki, jak nitrochem robi trotyl, to ten trotyl jest przewożony w różnych formach. To są wręcz w wypadku trotylu tego łuskowanego, to są kartony o wadze kilkunastu czy tam 20 kilogramów. Po prostu palety, no. Tak, które albo wiesz, albo możesz przewozić nawet pojazdami osobowymi na upartego. Nie musisz tego wozić pociągiem, nie musisz tego w ramach jakiegoś tam zagrożenia jesteś w stanie... Bo próg wzbudzenia do detonacji jest taki, a nie inny i wymaga takich, a nie innych rzeczy, gdzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji jest bardzo niewielkie. Dokładnie i wiesz, jesteś w stanie w warunkach zagrożenia czy wręcz konfliktu zbrojnego no, przewozić to, zdywersyfikować ten transport, tak? Przewozić go, rozproszyć. O, właśnie, rozproszyć. Więc jak dla mnie generalnie rzecz biorąc powinny powstawać w tej chwili zakłady różnego rodzaju w różnych miejscach produkujące amunicję małokalibrową oraz artyleryjską oraz oczywiście docelowo rakietową, bo jeżeli mamy mieć HIMARSy i coś w tym stylu, musimy mieć zdolność produkcji przynajmniej podstawowej amunicji we własnym zakresie. Lub powinniśmy kształtować alternatywnie, albo połączyć te dwa systemy, lub powinniśmy kształtować zdolność poprzez posiadanie odpowiedniego zaplecza, nawet technicznego, w formie maszyn i urządzeń, bo jakby ludzi ewakuować z zakładów zagrożonych będzie łatwiej niż wywieźć maszyny i urządzenia. Oczywiście. Do mobilizacyjnego rozwinięcia produkcji tego, co powiedziałeś, tak? Tak, to jest konieczne. Czyli no, zobaczmy, jaka jest ilość amunicji, którą zużywają Ukraińcy i Rosjanie. To są po prostu jakieś ilości, wiesz... A to już żeśmy z Markiem Meissnerem pewne rzeczy trochę mity obalili, bo 60 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej dziennie w wykonaniu Rosjan fizycznie jest niemożliwe, bo nie byliby w stanie zapewnić dowozu tej ilości w miejscach... Niech to będzie, dobrze, niech to będzie 10 tysięcy sztuk. Ale nasz, to są setki zakup, wagonów, tak, tysiące zakup, ciężarówek. Tak, przynajmniej z tych wiadomości jawnych do niedawna nasz zakup amunicji do krabów wynosił łącznie ile? 22-24 tysiące sztuk. Czyli ile mamy dni walki? 3 dni walki, 4 dni walki. To o czym my mówimy. No. O czym my mówimy, musimy... takie ilości. Oprócz wyprodukowania to jeszcze trzeba mieć to, gdzie bezpiecznie przechowywać. Wracamy znowu do widzę właściwych obiektów, bezpiecznych obiektów do magazynowania takich rzeczy i nie uniknie się tego tematu i nie uniknie się tych wydatków. Nie ma szans. Nie. Tym bardziej, że wiesz, w obiekcie na przykład, jeśli byśmy zrobili taki obiekt, tak jak powiedziałem, taki podziemny, głęboko usytuowany gdzieś na poziomie 150-250 metrów, może nawet 400 powiedzmy, tak, żeby on był w pełni zabezpieczony przed tymi klasycznymi środkami rażenia i przed większością środków no, nieklasycznych, czyli broni masowego rażenia w postaci gdzieś tam głowic jądrowych, to tak naprawdę w takim obiekcie, jeśli w nim jest utrzymywana odpowiednia wilgotność i temperatura, to możesz składować wszystko, bo możesz składować wszystko, począwszy od maszyn, jeśli oczywiście masz, czy tam samochodów, innych pojazdów, jeśli masz odpowiednio mocne windy do wynoszenia tego na powierzchnię, tak? Możesz składować broń, możesz składować amunicję, możesz składować uzbrojenie, możesz składować części, możesz co więcej, jeśli będzie to odpowiednio zaopatrzone w energię elektryczną i będzie posiadało odpowiednie pomieszczenia, możesz tam rozwijać produkcję różnego rodzaju, tak? Czyli są komponenty, które łączysz ze sobą, elaborujesz, a no akurat temat, który podrzucił mi jeden ze znajomych dotyczący możliwości szybkiej rozbudowy polskiego sprzętu do powszechnej obrony przeciwpancernej, płynne materiały wybuchowe, które się łączy w ten sposób i one zachowują swoją stabilność po zmieszaniu przez chyba 15 lat do użycia, ale komponenty rozdzielone są bardzo bezpieczne. Dopiero po ich połączeniu i odpowiednim wymieszaniu i wlaniu, wypełnieniu, że tak powiem, korpusu pocisku, od tej pory niebezpieczeństwo z nimi związane będzie większe. Więc zrobienie tego w ostatnim momencie. No można to zrobić. Wiesz, no ja osobiście uważam, wracając do tego mojego konika, do tych obiektów ochronnych, że spokojnie 2-3 tego typu obiekty powinniśmy posiadać, nie wliczając w to podziemnych magazynów gazu i innych paliw, bo to jakby jest zrobione, to jest, wiesz, to jest bezwzględnie potrzebne. To są te strategiczne rezerwy naszego kraju. No uważam, że takie 2-3 właśnie obiekty służące na odpowiedniej głębokości, służące do przechowywania zapasów tych strategicznych, nawet w formie amunicji, czy innych rzeczy do zasilania naszych sił zbrojnych,
czy też żywności właśnie w formie zboża, tak? Powinniśmy bezwzględnie posiadać, nawet jeśli koszty tego wykonania tego będą bardzo duże, ale to się tak naprawdę w dłuższym okresie czasu zwróci, tak? Tym bardziej, że wiesz, jeśli jest to odpowiednio zrobione, no to jest to zabezpieczone przed większością czynników zewnętrznych, nie są temu straszne huragany, nie są temu straszne powodzie, tak? Nie są temu straszne ataki terrorystyczne, jakieś tam nawet bombardowania, bo można to zrobić właśnie w odpowiedni sposób. No tylko to po prostu trzeba podjąć decyzję, wydać pieniądze i to mieć. Tym bardziej, że no powiedzmy sobie szczerze, żywotność takich obiektów jest ogromna, gigantyczna, bo wyrobisko prawidłowo wykonane, to one może nawet być i odpowiednio wiesz, konserwowane, wzmacniane. Ono może nawet trwać pod ziemią sto kilkanaście lat, tak? Oczywiście bez problemowo. Tak, ten sprzęt, który tam gdzieś zaopatruje to w powietrze i tak dalej, to się będzie stopniowo wymieniało, natomiast to będzie funkcjonować, czyli ta infrastruktura, to co też w poprzednim odcinku mówiliśmy, no byłaby i ona by funkcjonowała naprawdę, naprawdę przez bardzo, bardzo długi okres czasu. No co tu dużo gadać, zapewniając no, naszemu krajowi bezpieczeństwo, bo wiesz, kwestia zdolność do odbudowy w wypadku ataku wrogich sił zbrojnych, zdolność do odbudowy potencjału, zdolność do przywrócenia tej zdolności bojowej, tak? No jest, no jest po prostu nie do przecenienia, tak? My nie możemy robić tak jak znowu, może trochę zaatakuję, ale powiem w wypadku tego nieszczęsnego ANW, no my nie możemy zrobić ze swojej armii gości biegających w terenie bez żadnego zabezpieczenia logistycznego i każdy w plecaku będzie miał jednego drona, bo to jest jakiś w ogóle żart, bo nieprzyjaciel nas po prostu zaleje zwykłymi T-62, tak? Mobilizowanymi, czy nawet T-55, i będzie po bombkach. A wracając jeszcze jedna rzecz, wiesz, tak właśnie jak ludzie się zaczęli śmiać z tych 62, tak sobie pomyślałem, kurczę, my się śmiejemy z T-62, czy ludzie się śmieją z T-62 mobilizowanych przez Rosję, a my nawet tego nie mamy. My nawet nie mamy naszych archiwalnych T-55, w które ewentualnie... Merida. Tak, Merida, w które ewentualnie można by było wyposażyć WOT, który gdzieś tam na tyłach będzie się ganiał z tymi desantowcami czy specnazowcami ruskimi, no, czy będzie ewentualnie jakieś tam, wiesz, głębokie rezerwy przeznaczone do łatania dziur w linii i walki z jakimiś tam oddziałami rajdowymi, tak? Nie pamiętam, czy ja to z tobą, czy mówiłem to o tym z Markiem, ale generalnie, załóżmy, wprowadzanie nowego uzbrojenia. Wymieniamy generacyjnie wszystkie czołgi. Przykład. I wszystko stare. Remont, i wszystko stare. Remont konserwacyjny na długotrwałe przechowywanie. Minimum tego starego 50% powinno być, czekać. Tak. Zauważ, minimum co, 50%. Zauważ, co jakiś czas temu zrobił Izrael. Izrael w ramach tego funduszu FMM, Foreign Military Financing, czy oni tam mają chyba 3-3,5 miliarda dolarów rocznie mogą sobie kupić. Oficjalnie tyle. Tak, oficjalnie. Co zrobił Izrael? Izrael jakiś czas temu zakupił duże partie sprzętu artyleryjskiego, amerykańskiego, w tym też nie tylko te samobieżne M109 w wcześniejszych wersji, ale również artylerię holowaną. Izrael to wyremontował, wyposażył w swoje środki łączności i uwaga, odstawił na ZM. W bezpieczne miejsca, gdzie tak. Pierwsza lepsza bomba lub granat albo rakieta tego nie zniszczy. I wiesz, i ktoś mógłby powiedzieć, no jacy głupi ci Izraelczycy, po co im taki złom? No tylko problem jest taki, że Izraelczycy w ciągu ostatnich 60 lat mieli kilka poważnych konfliktów zbrojnych, tak? W których wyszli ręką obronną, a nawet coś zyskali. Tak, a nawet coś zyskali, no ale przede wszystkim, wiesz, oni generalnie dobrze odrabiali doświadczenia z tych konfliktów, tak? Bo oni zmienili sobie Merkava, przecież jest czołgiem, który powstał w oparciu o ich doświadczenia. To jest Rydwan na miarę ich potrzeb. Z zastosowaniem tej technologii, którą mieli, nie mieli technologii pancerzy wielowarstwowych, no to zrobili czołg z silnikiem z przodu, z prostym pancerzem grodziowym, później go nadal rozwijali, tak? Ale mieli też wielką nauczkę. Wreszcie, i to co widać po Ukrainie, Izrael nauczył się już dawno tego, co dopiero do naszych decydentów w zielonych mundurach dociera, czyli tego, że najważniejsze jest życie żołnierza i ważne są też rezerwy sprzętu. Zauważ, co się dzieje. Nagle przecież to, co powiedziałeś na początku, że my mamy kupić AS-21 Redback, ciężki, niepływający BWP, i w tym momencie z grobu wychodzi nasza platforma Anders i mówi hola, hola, ale wy moglibyście mnie już mieć od 10 lat, tak? Oczywiście.
Nagle się okazuje, że to, co wszyscy publicyści w prasie fachowej mówili o tym, że pływający BWP to jest jakaś w ogóle po prostu totalna porażka. Myśmy to walili młotkiem w każdy zakuty łeb naszych decydentów. Tak, oczywiście medialnie, tak? I zobacz, no, gdybyśmy wtedy wzięli tego Andersa, on był jaki był, ale mielibyśmy już dawno... Już by dojrzał. Dokładnie tak. Dokładnie już by dojrzał do tego, co jest nam najbardziej potrzebne. Dokładnie, mało tego byśmy mu pewnie teraz robili jakieś, wiesz... ML-ów, czyli midlife update, czyli tak, modernizacja w średnim okresie jego użytkowania. I mielibyśmy już jakieś wnioski, śmialibyśmy się teraz, bo nasze Andersy, podejrzewam, teraz by były na gwałt dopancerzane, miałyby odporność pancerza bardzo wysoką, to w ogóle z tej 30 śmiesznej rosyjskiej 2,42 czy 2,72 jakby już trafił, to nic by mu pewnie nie zrobił, tak? No, a my na dzień dzisiejszy mamy to, co mieli Rosjanie, czyli papierowe BWP-y, w których nasi chłopcy, to powiem ci dla mnie osobiście, jako dla... Robią za potencjalnie płonącą wkładkę mięsną. Na podgrzaną konserwę, no co tu dużo gadać, nie? I to powiem ci, to jest po prostu smutne, nie? Ja widzę, że my się dzisiaj przez te pozostałe punkty typu 6 dywizji, 6 brygad nie przebiegniemy nawet, bo już nam minęła godzina. Nie, to wydaje mi się, że trzeba będzie zrobić... I idzie ciągle samo gęste, jak to się... Tak, ale to wiesz, bo te 6 dywizji to dopiero będzie gęste, tak? To sobie zostawimy na kolejny odcinek. Tak jak powiedziałeś, ta ilość 350 tysięcy czy 400, to ja odpowiem żartem. Bez kozery daje 500 tysięcy. Zróbmy armię sobie 500 000, większą niż była za Wojciecha Jaruzelskiego. Co prawda nie wiem, w co ich wyposażymy, bo nawet broni strzeleckiej na tyle nie mamy. Ty, poczekaj, jakiś czas temu... To był chyba wyjątek z jakiejś albo pracy naukowej, albo z czyjejś książki. Było o rozwoju wojsk pancernych Ludowego Wojska Polskiego i tam były podane cyfry, jakie wtedy wywracały polską ekonomię do góry nogami przy powoływaniu i wyposażaniu kolejnej dywizji pancernej. Tak. Wtedy już nawet to wiedziano i Ludowe Wojsko Polskie przez to nie mogło sobie pozwolić na wszystko, co by chciało. Bo widzisz, bo mądry... To jest to, co rozmawialiśmy kiedyś z Piotrkiem Lewandowskim. To nie powinno być tak zorganizowane, że my mamy 6 dywizji, wiesz, linii wojsk operacyjnych, tak? My miejmy sobie 3 dywizje wojsk operacyjnych, ale stany wysokie, ludzie przećwiczeni. Zacznijmy od ukompletowania tego, co jest. Tak. Najpierw, przede wszystkim. Tak. Miejmy ich z doświadczeniem żołnierzy, z jasną ścieżką awansu, zaopatrzonych, wiesz, pieniądze, zaopatrzonych w możliwość mieszkania, programy studiów i tak dalej, i tak dalej. Następnie w zakresie rezerwy miejmy, nie wiem, nawet jedną dywizję, ale powoływaną na zasadzie aktywnej rezerwy, czyli generalnie na zasadzie takiej aktywnej rezerwy, jaką powinien być WOT. Chodzi mi o formę, prawda? Czyli żołnierzy przeszkolonych, którzy gdzieś tam raz w miesiącu odbywają ten weekend, raz w roku te 2 tygodnie, czy 2 razy w roku 2 tygodnie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Letnia i zimowa szkoła ognia, bym powiedział. Dokładnie. I miejmy tych ludzi powoływanych tak jak WOT, że w ciągu kilkunastu godzin ich można powołać, tak? I miejmy dla nich oczywiście sprzęt przygotowany i miejmy następne, czy jednostki, czy nawet bataliony dodatkowe, rezerwowe, formowane do tych jednostek liniowych, które są w oparciu o te na przykład koszary, gdzie te jednostki przebywały, tak? Żeby uzupełniać straty, prawda? Znaczy wiesz, trzeba będzie, ja nawet się zastanawiam, czy nie będzie potrzebne spotkanie w 3 osoby, z Markiem jeszcze Meissnerem, super, żeby pogadać o tym, jesteśmy w takim i takim punkcie. Koszary mamy w Polsce rozlokowane generalnie śladem zaborów, żeby nie było. Trzeba o tym mówić. Tak. Śladem zaborów. Gdzie zaborcy mieli wtedy te koszary porobione? Większość nadal jest w tych samych miejscach. Trzeba pomyśleć, jak od nowa zrobić lokalizację tych wszystkich jednostek, koszar i jak teraz do nich podejść. A te stare budynki, bądźmy szczerzy, one są takim utrapieniem, jeśli chodzi o poziom energochłonności, kosztów i tego wszystkiego, że to jest dramat, o którym się nie mówi. I czasami lepiej zostawić te starocie i zbudować coś od nowa, tak, we właściwym podejściu, gdzie koszty utrzymania będą o wiele niższe niż tych staroci. Geograficznie trzeba sobie zadać pytanie, gdzie to jest potrzebne. 2. Paradoksalnie brakuje nam placów, ćwiczeń i poligonów do szkolenia tego wszystkiego. Trzeba się znowu nad tym zastanowić, gdzie i jak to porobić. Właściwe podejście wymaga spokoju i redefinicji, tak, tego, co jest potrzebne.
ale to trzeba już spojrzeć na to kompleksowo, a nie kurde biegając w pośpiechu, gdzie pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, bo kończy się to błędnymi decyzjami. Oczywiście. Oczywiście. I wiesz, to będzie chyba, to może być mega fajna, mega fajny materiał. Ja jestem za, bo wracając do tego, co powiedział prezes PJK, prezes Jarosław Kaczyński, gdyby o to chodziło w tych 6 dywizjach, tak? Czyli mamy 4 dywizje liniowe, z których jedną robimy to, co Jarek Wolski rozmawiał z Dawidem Kamizelą chyba tam wczoraj, czy przedwczoraj, tak? Czy 3 dni temu, no, w zakresie tego, żeby zrobić jedną taką dywizję, wiesz, elitarną, szybkiego reagowania. Szybkie reagowanie, 6 brygada, 25, tak. Rozwinąć i batalion piechoty górskiej do poziomu czegoś więcej. No, ale to jest szybka zapchaj dziura interwencyjna, lekka, ale, lekko wiesz, uzbrojona. Ona powinna być zdecydowanie, tak. Wiesz, to jest dla mnie osobiście to jest pomysł świetny. No oczywiście to powinno się takie jednostce zdecydowanie rozszerzyć te zdolności do transportu śmigłowcowego, czyli jest. I te 32 śmigłowce są w tym momencie cyfrą śmieszną. No, ja wiem, też powie cyfra, liczba, ale mówię celowo, bo to jest związane z wojskiem, pojęcie cyfra. To jest generalnie te 32 w skali tego, co jest planowane, to jest cyfra. To jest dla jednej z tych jednostek. Tak, dokładnie, więc wiesz, to powinno być oczywiście. Natomiast tak jak powiedziałeś, no miejmy jakiś plan, jeśli byśmy tu zrobili, że to będą 4 dywizje, plus 2 jakieś tam policzymy, że będzie to po prostu rezerwa. 2 dywizje rezerwowe. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, nie stać nas, nie mamy takich możliwości, nie mamy takich możliwości nawet demograficznych, żeby mieć 6 dywizji liniowych wojsk operacyjnych, zwłaszcza, że... To jest kwestią odpowiednich zachęt, bo siła w społeczeństwie by była, tylko niestety argumenty ekonomiczne i z tym związane, chociażby porządna wojskowa opieka medyczna, której w chwili obecnej nie ma, przekonałem się o tym ostatnio sam, niestety muszą być, to musi być jako spójny system, tak? Żeby zachęcić ludzi do służby. Ale poruszmy jeszcze jedną kwestię. My dla tych 6 dywizji nadal będziemy musieli otworzyć to, o czym mówimy, że nie mamy rezerwy sprzętu. Oczywiście. Więc może po prostu lepiej by było mieć 4 dywizje wojsk operacyjnych. Tak? Na już. A odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego, nawet starszej generacji, przygotowaną do uzupełnienia strat dla odpowiedników 2 dywizji. Tak? I tak, ja już nawet coś tam z Markiem rozmawiałem, że co do zasady układ 6 dywizji nie jest głupi. 2 na wschodzie, 2 w centrum, no wiesz, 2 na zachodzie. Były analizy takie, jak też Jarek powiedział i to już wcześniej generał bodajże Skrzypczak robił taki artykuł w NTW, z którego wynikało, że my potrzebujemy tych 6 dywizji, jeśli mielibyśmy się bronić ze stosunkowo niewielkim udziałem naszych sojuszników, tak, że to jest ta minimalna ilość. Żeby, no, bo też musimy pamiętać o tym, że to na nas będzie ciążył obowiązek w pierwszej kolejności wsparcia ciężkim sprzętem państw bałtyckich, jeśli dojdzie do agresji na Pribałtykę, tak? I tu się kłania jeszcze jedna rzecz. 2 założenia. Założenie pierwsze, że sojusznik zza Odry sojusznikiem jest. I tym, którzy mówią, że Niemcy nas zaatakują, mówię twardo, zejdźcie na ziemię, znajdźcie młotek i to już nie gumowy i wybijcie sobie te głupoty z głowy, bo to już nawet nie świadczy o braku inteligencji, ale świadczy o tym, że jesteście zaprogramowani przez kogoś z zewnątrz na to, żeby takie banialuki opowiadać. Założenie drugie. Niecała wschodnia granica jest dla nas niebezpieczna, czyli pomoc Ukrainie oznacza, że połowa długości naszej wschodniej granicy jest dla nas bezpieczna. Czyli złotówka wydana tam oznacza, że nie musimy tak szybko wydawać pieniędzy na to, co mamy w tej chwili w Polsce, żeby się przygotować do obrony, bo mamy tylko 1/4 Polski, która jest z 2 stron zagrożona. I to nieproporcjonalnie, bo od strony Białorusi i od strony obwodu kaliningradzkiego znacząco mniej, bo tamte siły są znacząco mniejsze. Wiesz, tu jest jeszcze jeden problem dla Rosjan, jak już tak mówimy o potencjalnym konflikcie. Jeśli by w jakiś sposób ustabilizowali sytuację na Ukrainie, zawarli z Ukrainą jakiś tam, wiesz, rozejm, pokój i tak dalej, to w tym momencie to nagle się okazuje, jeśli chcieliby atakować Polskę i inne kraje NATO, że oni sami mają problem, bo oni są w praktyce w dużej części oskrzydleni przez siły na Ukrainie. Dokładnie, od południa będą Rosjanie sami oskrzydleni. Tak, a wiesz, a ciężko mi przypuszczać, że przykładowo zawierają pokój na koniec tego roku, za 5 do 7 lat Rosja atakuje Polskę, przykro mi...
ciężko mi przypuszczać, że po pierwsze Ukraińcy nie wykorzystają tego czasu do jakiejś odbudowy swojego kraju i sił zbrojnych i z drugiej strony ciężko mi przypuszczać, że w tym momencie widząc, że Rosja znowu jest osłabiona, że Ukraińcy nawet na zasadzie takiej, żeby wiesz, odkuć się, nie tak? Spróbują odzyskać, co utracili. Dokładnie tak, więc wiesz, no, na prowadzenie w tym momencie wojny przez Rosję... A jeśli by w tym czasie zdążyli podnieść poziom integracji z Unią Europejską, to tak naprawdę atak na kraj Unii Europejskiej, a do tego czasu choćby nie wiem co, typowo militarno-obronny wymiar funkcjonowania Unii Europejskiej zacznie działać. Oczywiście. Chociażby właśnie z powodu tej agresywności Rosji. Oczywiście. To będzie znaczyło, że Ukraina włączy się do działań po naszej stronie. Tak. Więc każda złotówka tam wydana, nie, że ja jestem jakiś proukraiński, nie. To jest cholerny pragmatyzm do bólu. Tak. To trzeba myśleć na zimno po prostu. Tak, to jest pragmatyzm do bólu, moi drodzy. Dla tych, którzy są krytykami tego, co ja mówię. Po prostu staram się być, kurde, odpowiednio cwany w warunkach, kiedy nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli, oczywiście, ale odpowiednio rozgrywając piłką, jesteśmy w stanie uzyskać dla siebie pozytywne rezultaty. Wiesz, no tak już mówiąc brutalnie, brygada ukraińska, nawet na czołgach T-64 czy T-72, nawet uzbrojona w goździki, nawet uzbrojona w grady, nadal jest brygadą pancerną, która ewentualnie atakując Rosję, gdzieś tam w wypadku konfliktu z Polską, powoduje to, że tą brygadę pancerną ukraińską trzeba czymś zatrzymać, tak? Ponadto... Nie bez powodu powiem, że będzie ona na pewno miała wysokie morale i doświadczenie bojowe. Dwa elementy, których nie można pominąć przy kalkulacjach. Jeśli mając na myśli morale, mówisz taką zwykłą wściekłość i chęć zemsty, no to tak, oczywiście, bo to jest prawda, zupełnie inaczej. Wiesz, to już to, tak jak patrzę na, tak, taka dygresja, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, to mam po prostu momentami wrażenie takie, że tam już dochodzi po stronie ukraińskiej do takich zjawisk psychologicznych, które miały miejsce w polskim wojsku w czasach wojny, II wojny światowej, wiesz? Że to już jest nie tak, jak można by było powiedzieć w nowoczesnym zachodnioeuropejskim systemie wartości, że okej, powojowaliśmy, a teraz rozejm, będziemy grzecznie traktowali jeńców, no bo to są zawodowcy i tak dalej, i tak dalej. Dochodzę po prostu, takie mam przemyślenia, że to już momentami tam mają miejsce właśnie takie zjawiska, że to już, wiesz, nie jest walka w sensie takim, że walczy ze sobą dwóch, jak to się mówi, kombatantów, zawodowych żołnierzy, tylko to jest walka już generalnie dotycząca tego, że ty jako przykładowo Ukrainiec walczysz z tym wrogiem, który chce biologicznie zniszczyć twój kraj. Tak? To jest raz. Dwa, do tego dochodzi jeszcze, bym powiedział, oprócz tego, co ty nazwałeś, tą biologiczna chęć zniszczenia biologicznego narodu ukraińskiego, do tego dochodzi jeszcze przede wszystkim pojęcie o słuszności tego, co robisz. Tak, no oczywiście. No bo prawda i sprawiedliwość w tym momencie jest po stronie narodu ukraińskiego. I do tego dojdzie jeszcze ta żądza powetowania krzywd. Tak, tego nie można przecenić. Dlatego pojawia się pojęcie poświęcenia wśród ukraińskich żołnierzy, z którym mieliśmy do czynienia w Mariupolu. Oczywiście. Mieliśmy do czynienia w obronie Siewierodoniecka. Tak. Teraz przy Lisiczańsku oni nie chcieli opuszczać pozycji, bo ich własna pozycja tej kompanii, plutonu jest dobra. Oni dadzą radę. Ale w większej układance operacyjnej nie miało to racjonalnego uzasadnienia, żeby oni tam dalej zostali. Lepiej było wycofać te siły, żeby je móc dobrze jeszcze użyć. Tak? Dopóki masz siły zbrojne, dopóki masz ludzi, dopóki masz sprzęt, to możesz walczyć. Dokładnie. Teren zawsze zdążysz odzyskać. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałeś, tu już się nakładają też kwestie moralne, bo jednak ci cywile nie chcieli się ewakuować, nie mogli się ewakuować, oni tam zostają, wszyscy mamy przed oczami migawki tego, co się stało w Mariupolu, co się stało w Buczy, co się stało w innych miejscowościach. Wiemy, że niestety armia rosyjska nie zmieniła się na przestrzeni 100 ostatnich lat w ogóle, że to nie jest nowoczesne wojsko, gdzie okej, zaczęłyby się jakieś działania stabilizacyjne, przeciwpartyzanckie, ale nie byłoby, wiesz, mordowania, nie byłoby gwałtów, nie byłoby prześladowania ludności cywilnej. No a jak widać, Rosjanie mają jeden, jedyny sposób. Znaczy ja przypomnę, że oni się śmiali, cywili. Rosjanie się śmiali z tego, jak sobie radzili Amerykanie i koalicja w Iraku, że byli za delikatni. Bo oni by to zrobili po swojemu. Tak? Tam jest metoda jedna, tam jest terror, tam są morderstwa, tam są gwałty, tam jest rabowanie, zgnojenie tych ludzi, mówiąc brzydko.
wpędzenie ich do jakichś dziur w ziemi, żeby głowy nie wychylali. Natomiast też wydaje mi się, że jasno to też pokazuje, jakim w większości społeczeństwem jest, czy jakim krajem jest Rosja, jakim społeczeństwem są Rosjanie. Tak? To nie jest tak, że wiesz, że to są jakieś tam, nie wiem, pojedyncze przypadki, które zostałyby szybko przez nich złapane, osądzone i tak dalej, i tak dalej. Nie. To jest systemowe działanie, to jest systemowe zachęcanie, to jest wręcz to, co widzimy, kierowanie do tej służby na Ukrainie, do tego konfliktu, ludzi gdzieś tam z jakichś zapadłych, wiesz, miejscowości, z jakichś zapadłych rejonów. Skazańców też. Tak, skazańców, którzy w ten sposób, może tak powiem, będą się odwdzięczali matuszce Rosji za to, że dała im szansę sobie porabować, tak, wiesz, te wszystkie urywki rozmów. To jest dla mnie przerażające, że dzwoni gość z tych urywków rozmów przechwyconych przez wywiad ukraiński, czy przez jakieś tam wywiady zachodnie. Nawet już polski wywiad pewne tak, rzeczy. Że wiesz, że dzwoni gość do swojej żony i mówi, ona mu pozwala na to, żeby gwałcił, tak? No. To, że jego później wzięto do niewoli, to ja mu bardzo współczuję, bo prawdę mówiąc, na miejscu ukraińskiego wojska to bym się nad nim nie znęcał, tylko wrzuciłbym go do takiej celi, wiesz, z grypsującymi Ukraińcami i tylko nawet nie trzeba dawać tego tak zwanego w języku więziennym białka, czyli kartki, za co on tam siedzi, tylko po prostu powiedzieć, to jest gościu, który ruski, który był w Buczy. I myślę, że miałby atrakcji na różnym poziomie, tak powiem, doświadczeń. Poznałby pojęcie tęsknoty za człowieczeństwem od każdej możliwej strony. Dokładnie tak, dokładnie tak. I myślę, że stanowiłby taki miły przerywnik dla więźniów ukraińskich, no bo to wiesz, to jest wiadomo, że no to oczywiście tak, przechodząc na inny grunt, to są ludzie w większości wypadków zdemoralizowani. Natomiast no każdy ma jakąś rodzinę. No jeśli siedziałbyś... Każdy ma jakąś świętość w tym wszystkim. Tak, jeśli siedziałbyś w tym więzieniu z kolegami w celi i wiedziałbyś, że tam kolega miał kogoś, nie wiem, brata, siostrę, matkę, kurczę, córkę w Buczy i wrzuciliby ci takiego Ruska do celi, no to przecież wiemy, jak to się skończy, prawda? Wtedy czas zaczyna biec inaczej dla tego, tak, który tam zostanie wciśnięty. Tak. Tak, dokładnie. I, to wiesz... I tym optymistycznym akcentem bym to na razie zakończył. Dobra. I jednoznacznie z naszej rozmowy wynikło, że będziemy się musieli spotkać kilka razy w tym miesiącu, żeby przedyskutować to wszystko. W międzyczasie jest plan, żebyśmy się spotkali na Oderstellung we Wrocławiu. Tak. W zacnym gronie. Tak. Gdzie pomożemy między innymi Aleksowi nakręcić pilotażowy materiał do otwarcia jego kanału, jak dobrze pójdzie. Mam nadzieję, że damy radę. Nie mogę się tego już doczekać. Taka że prawda. My też coś niecoś dokręcimy dla siebie i jeszcze jeden tajemniczy kolega, którego na razie nie będę anonsował. Oczywiście. A nuż jeszcze nawet zapowiadały się co niektóre krakusy. O, wskazane. Więc to może być historyczne spotkanie ludzi, którym dobro Polski. Tak. Naszych zdolności do obrony Polski i polskich obywateli mocno leży na sercu i którzy mają do tego, uważam, zdrowe podejście. Dokładnie tak. W takim razie dziękuję Państwu bardzo. Materiał, no nie wiem, czy uda nam się go dzisiaj z tej postprodukcją opanować, ale zapewne poleci jutro w poniedziałek, więc na fajny początek tygodnia myślę, że pod popołudniową kawkę będzie mega. Zapraszam. Bo my tu jak zwykle staramy się z lekkim przymrużeniem oka, ale fachowo mówić. Więc szanowni Państwo, po pierwsze dziękuję za poświęcony nam czas. Po drugie dziękuję i zachęcam nieustająco do oglądania, lajkowania, udostępniania, rozsyłania. Dziękuję za wytrzymanie tych reklam, które się pojawią. Dziękuję za wsparcie wszystkim moim patronom i zachęcam do dalszej głębokiej współpracy. I trzymam kciuki za Aleksa i jego własny kanał, któremu będę mocno, mocno kibicował. I na koniec nadawał kapitan Lisowski, wzmocniony Aleksem Fiedorkiem, który miał czas w niedzielę, wyciął go ze swojego prywatnego życia, żebyśmy się mogli dla Państwa tutaj spotkać, za co Ci jeszcze raz serdecznie dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.